Cześć moi drodzy, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Medieval Dynasty, tym razem omówimy o automatyzacji całej wioski, automatyzacji produkcji rolnictwa i tak samo potrzeb naszych ostatników, więc przejdźmy po kolei, będzie tutaj dosyć sporo informacji, ważnych informacji, też przejdziemy sobie po kolei odnośnie produkcji. Czyli ja na przykład od lnu po wełnę i tak samo potem o jakieś tawerny, nie tawerny, więc dosyć sporo tego wszystkiego będzie. Też poruszę trochę temat handlu, bo jako tako nie było jakoś takiego większego poradnika z handlu, więc ten poradnik będzie troszkę dłuższy, ale będzie bardzo dużo ważnych informacji, więc na pewno one Ci się przydadzą. Więc lecimy po kolei. Jeśli chodzi ogólnie o zarządzanie wioski, musimy sobie zwrócić uwagę tak naprawdę na żywność, woda i opał. To są rzeczy takie, które najlepiej zrobić tak, żeby jak najszybciej to zautomatyzować, w ogóle się tym nie przejmować. To jest po prostu duża strata czasu. Jak to najlepiej zautomatyzować? U mnie jest akurat bardzo duża ta wioska, bo jest aż 202 osoby, gdzie jest to dosyć sporo. Najlepiej tak naprawdę jest sobie to podzielić po prostu przez te wszystkie zapotrzebowanie. Musimy też zwrócić uwagę na to, że każda pora roku zużywa nam inne za... Potrzebowanie na przykład żywności wody, opału, więc to też jest bardzo ważne. Więc tutaj nie podam ci dokładnych wartości, tak naprawdę odnośnie żywności wody i opału, no bo tak naprawdę to i tak dużo Ci nie zmienia. Musisz tak naprawdę zaobserwować to wszystko. Też jest to ważne, jeśli grasz na przykład na jedną porę, znaczy jeden dzień na porę roku, na przykład na 3 dni na porę roku, czy tam 20-30 dni na porę roku. Bo wtedy to są w ogóle całkiem inne kalkulacje. Najważniejsze, żeby sobie zaobserwować. Jeśli sobie wejdziesz przykładowo w wodę, policzyć ile dają ci na przykład wiadro z wodą. wiadro z wodą, z tego co tutaj widzę, już sobie to szybko przekalkulujemy. Robimy tak naprawdę 460 znaczy przez 22, to nam daje jakieś niecałe 200 wody. Jeśli chodzi o zużycie wody, no tutaj na 202 osoby jest bardzo małe zużycie wody, bo mamy tak naprawdę 2717. Więc tutaj, jeśli tak naprawdę będziesz mieć wioskę na przykład do 10 do 50 nawet osób między takim gdzieś dużym przedziałem, to jeśli będziesz mieć jedną studnię, to automatycznie ta osoba spokojnie wyrobi i zrobi ci dosyć spory zapas wody, więc wodą wtedy już nie musimy się tak naprawdę martwić. Wystarczy zrobić tak, jak mówiłem, jedną studnię. Jeśli chodzi o studnie bardzo szybko wbijają tam poziom pracownicy, jeśli oni oczywiście mają dosyć spore zadowolenie, jeśli chodzi ogólnie o całą produkcję, Jedną z takich najważniejszych rzeczy, tak naprawdę, jest zadowolenie Twoich mieszkańców. Jeśli oni będą mieć małe zadowolenie, będą mniej wydajni, będą mniej szybciej levelować, więc to jest bardzo ważne. Tym bardziej w opcjach produkcyjnych. Jeśli chcesz jak najszybciej wbić w opcjach produkcyjnych lub wydobycia, w wydobyciu chyba najszybciej wbijają oni na kopalni i na studni. Z tego co zauważyłem. Jeśli chodzi o chatkę drwala, czy tam chatkę wydobywczą, no to tutaj mamy dosyć wolniej nie miała być chatki drwala tylko drwutnia. bo tutaj to jednak tak się nazywa. Jeśli chodzi o na przykład rolnictwo, najszybciej oni tak naprawdę wbijają poziom na polu, ewentualnie w młynie z tego co widziałem, a to jest na wyższym poziomie. A jeśli chodzi o produkcję, najszybciej wbijesz to tak naprawdę na szwalnie, więc na tym musisz warto zwrócić też uwagę, żeby poświęcić też chwilę, zrobić sobie dwie czy szwalnie, wylewelować te osoby i potem wrzucić ich na kuźnię. Chyba, że produkujesz chleb, no to wtedy bardzo szybko nie wbijają też poziom na kuchni. Jeśli będziesz wytwarzać na przykład podpłomyki, które są bardzo tanie w utrzymaniu żywności, a teraz przejdźmy ogólnie do żywności. Żywność akurat jest pobierana taka sama, bo tu jest akurat jesień. Więc w jesień, jak widzisz, są tak samo w żywność i wodę z takim samym zapotrzebowaniu. Opał jest też w takim średnim zapotrzebowaniu. Pamiętaj, że w lato na przykład opały jest dużo mniej potrzebne. A opał bardzo łatwo jest tutaj zdominować, żeby osoby produkowały dosyć sporo tego opału. Przejdźmy sobie do opału. Jeśli chodzi o opał, no to tutaj zrobimy szybką też taką kalkulację, bo najlepiej to zrobić sobie tutaj, na poradniku, żeby to jakoś było rzeczowo podane. Czyli jeden opał daje nam tak naprawdę 5. Potrzebujemy 1358 na 200 osób, czyli tak naprawdę sobie już kalkulujemy ile na jedną osobę. Na jedną osobę nam wychodzi dokładnie 7 opału niecałe w zaokrągleniu, więc tak naprawdę dużo tego opału nie musimy produkować. Jeśli chodzi o produkcję opału, oni produkują dosyć sporo tego, bo u mnie oni będą na wysokim poziomie, bo aż na 9 poziomie jest każda osoba. Więc jeśli chodzi o procent opałowy, no to jest tak naprawdę dwa opału, to jest bardzo dużo, bo jeśli damy 100%, to mamy 200 opału, czyli tak naprawdę utrzymują wszystkie osoby. No, wszystkie osoby nam utrzymuje tak naprawdę jedna chatka drewutni, więc jeśli chodzi na przykład o automatyzację, jeśli chodzi o opał, musisz posiadać najlepiej trzy drewutnie. Dlaczego aż trzy? No, bo po pierwsze, musisz produkować deski kłody, jeśli jesteś na etapie rozwoju wioski. Musisz na pewno produkować opał, więc wtedy jedna drewutnia może iść w połowie opału, a połowę na kłody, tak, żeby po prostu się zazębiało, bo jeśli chodzi o produkcję na przykład opału, no, to tak naprawdę potrzebujesz jednej kłody za 4 opału, więc no tutaj mamy wtedy 20 punktów zapotrzebowania opałowego. Więc wtedy no musimy sobie przeliczyć, że jeśli tu potrzebujemy 148, to tak samo musimy zrobić 148 kłód, bo to jest bardzo ważne. Więc tutaj kalkulacja jest bardzo prosta. Jeśli chodzi o żywność, tutaj już mamy trochę większe schody. Dlaczego? Bo Żywności musimy mieć jakieś tam dane składniki. No, chyba że jedziemy na samym mięsie, no to też inaczej, ale to jest bardzo łatwo sobie ogarnąć. Jeśli chodzi o żywność, to tak naprawdę najlepszym podstawowym produktem, bardzo prostym, żeby go zautomatyzować, jest to podpłomek. Dlaczego? Bo tutaj przechodzimy już w rolę tak naprawdę rolnictwa, a rolnictwo jest bardzo wydajne, jeśli chodzi o produkcję, czy to żywności, czy to na przykład jakichś ciuchów, nieciuchów. Więc to jest jedna z takich najważniejszych rzeczy. Dlaczego pod płomek? Jest go prosto zrobić, bo potrzebujemy do tego jednej mąki i jednej z dziesiątej wiadra wody, więc to jest bardzo proste. Tym bardziej, że bardzo szybko oni w kuchni to produkują i bardzo szybko też wbijają na ten poziom. Jeśli chodzi o kuchnię, tutaj akurat mamy jedną osobę. To jeden kucharz na dziewiątym poziomie produkuje aż 92. To jest dosyć dużo, bo jeśli sobie wejdziemy w chleb. 2624 podpłomyków daje nam 57 tysięcy żywności no zobacz sobie 57 tysięcy żywności przy 202 osobach to jest tak naprawdę na 30 prawie dni no powiedzmy, że niecałe 30 dni nam wystarcza tego jedzenia i teraz sobie pomyślmy, że on nam produkuje tak naprawdę przeliczmy to sobie już sobie liczę na szybko tutaj te podpłomyki żeby wam dać takie dosyć dobre wartości tego Dajemy kalkulator, 5728 przez 2624, czyli jeden podpłomyk nam daje 22 żywności. No, potrzebujemy 2717, więc jeśli chcemy tak naprawdę tyle tego otrzymać, możemy to sobie podzielić przez te właśnie 22. Więc robimy szybką kalkulację. To jest 123 podpłomyki, na jeden dzień potrzebują, żeby po prostu ta żywność była spełniona. W zimę oni chyba, jak dobrze pamiętam, jedzą troszkę więcej i więcej opału schodzi, ale schodzi na pewno mniej wody, no bo jak jest zimno, no to nie chce im się tam za bardzo pić. Więc się potrzebujemy 123 chleby, więc wystarczy na taką ogromną populację, wystarczy mieć jedną kuchnię i dwie osoby w tej kuchni na 9 dziesiątym poziomie. Chyba na 10 poziomie będzie wytwarzać 100 gdzieś tam w zaokrągleniu. Więc tak naprawdę jedna kuchnia wystarcza ci do 202 osób, a 202 osoby to jest potężna wioska, bo to jest już prawie taka maksymalna, jaka się da, jeśli chodzi o ilość produkcyjnych budynków wydobywczych i tym podobnych. Więc to jest bardzo łatwo zautomatyzować na mące. Jak pozyskiwać mąkę? Jak w ogóle to przekalkulować, żeby to zautomatyzować? Jeśli chodzi o pszenicę, podejdźmy sobie na pole i podejdźmy sobie do pszenicy. Jak dobrze pamiętam, powinienem jeszcze mieć te pole pszenicy jakieś. A niestety nie ma. Dobra, czyli jak tutaj nam ogarnął tą pszenicę, to wejdźmy sobie w kalkulację pszenicy. To musimy sobie podejść do 100 doł i już wam pokażę odnośnie przerabiania tego. Jeszcze wspomnę odnośnie rolnictwa, bo tutaj pamiętam, że gdzieś tam nie dopowiedziałem. Jeśli chodzi o rolnictwo, musimy też pamiętać o automatyzacji nawozu. To jest bardzo trudno więc automatyzować. Dlaczego? Bo jeśli mamy nad 18 poziom rolnictwa i sobie damy 100% w nawóz. Powiedzmy, że tutaj dołożymy do tego nawozu. Nawozu oni produkują bardzo mało. Nawoz to jest bardzo ważna rzecz względem tego, i na ile pół roku grasz. Jeśli grasz na przykład na trzy pory roku, no to już tutaj jest dużo łatwiej, a jak grasz nawet na dłuższą porę, no to już jest w ogóle łatwo. Więc jak to w ogóle przekalkulować? Jeśli chodzi o rolnictwo i właśnie o produkcję gnoju, czy tam nawozu, jedna osoba na rolnictwie 10 wyrabia tak naprawdę 290 gnoju, czyli to dzielimy wtedy na pół. Mamy prawie 150 nawozów, to jest bardzo dużo na polu, bo w jeden dzień to bardzo dużo produkuje. Możesz sobie zawsze zrobić na przykład dwa takie chlewy, automatycznie będzie tego znacznie więcej. Musisz zwracać też uwagę na to, że poziom osoby, która ma na rolnictwie, jest bardzo ważny. I też jest bardzo ważne, jakie zwierzęta tam posiadasz. Bo jeśli będziesz posiadać na przykład więcej świn, to jest więcej wtedy gnoju. Mim jak na przykład masz więcej tych knurków. No knurki są w większości do rozmnażania, więc najlepiej trzymać go po prostu jednego, a resztę ich sprzedawać, jeśli chodzi o zwierzęta. Więc tutaj musisz bardzo zwracać na to uwagę. Jeśli chodzi o produkcję tego w stodole, na razie są bardzo słabe kalkulacje. Mam nadzieję, że to też się zmieni z czasem. No bo produkcja nawozu, no, czy 18 poziomu levela, no bardzo dużo. Wiadomo, że jeśli będziesz mieć stodołę na przykład na trzecim levelu, możesz aż tam 6 rolników dać. Więc rolników musisz bardzo dużo ładować, czy tam w stodołę, czy w szopę rolniczą, my że tam dosyć spore pole tego mieć. Więc jeśli chodzi o tą kalkulację, to wydaje mi się, że tyle. To zrobimy teraz delikatne cięcie i wrócimy dalej do produkcji. To wszystko zależy od tego, ile ludzi tak naprawdę masz, ile też tej szopy rolniczej masz, tak samo ile tych pól zarządzania. Jeśli chodzi o takie pole 256, jeśli samemu byś zbierał, a masz perk do zbierania z pól 100% więcej, no to powiedzmy, że z tego wyciągniesz jakieś 2 do 2,5 tysiąca pszenicy, to jest dosyć sporo. To jest niestety na tej zasadzie, że tam jest jakiś procent tego zbierania, nam się to po prostu różni, czasem zbierzesz jeden, czasem zbierzesz 3, więc z tym jest bardzo różnie. Tak samo nie zaobserwowałem, bo ciężko jest akurat na większej ilości ludzi zaobserwować, ile dokładnie oni ci na przykład lnu, owsu czy tam pszenicy zdobywają jeśli chodzi o automatyzację, to jest bardzo ciężko się do tego dobrać. Jeśli chodzi o taką ciekawostkę, w szopie rolniczej możesz tak naprawdę mieć czterech maksymalnie rolników. Oni zbierają od 80, czy tam sieją, karczują od 80 do 120. Jedna osoba, jeśli ona jest blisko, na przykład dom posiada blisko na przykład pola, to jest bardzo ważna informacja, żeby po prostu budować domy blisko tak naprawdę pola, żeby oni nie chodzili bardzo długo. No bo wtedy automatycznie oni tracą czas i to jest jako jedyna osoba, która potrzebuje na przykład blisko miejsce pracy. Bo jeśli chodzi na przykład o produkcję szwalni, czy produkcję tawerny, kopalnie, to nie ma znaczenia, bo oni po prostu i tak to produkują. Nie musi on po prostu stać przy tym i gdzieś tam bić tą skałę, żeby wydobywać na przykład w tobie żelazo, czy tam mieć, czy tam brąz, cokolwiek. Więc o tym na pewno pamiętaj, buduj blisko te domy rolników. Jeśli chodzi o kalkulację tego. No musimy przekalkować, że średnio powiedzmy z takiego pełnego pola, no zbieram Ci tam 1000 do 1500, no to jest dosyć duży rozstrzał, ale ciężko jest po prostu to tak naprawdę przeliczyć, więc zostanie, że na przykład zdobędzie Ci tak naprawdę te powiedzmy 1000, więc jeśli będziesz mieć takie mniejsze pole, to powiedzmy, że przejdźmy do takiej wartości jak na przykład 500, jeśli chodzi o 500, no z 500 tak naprawdę pszenicy możemy zdobyć przykładowo, jeśli sobie to szybko przekalkulujemy, Zróbmy sobie taką szybką kalkulację, czy mamy tak naprawdę 500 przez 7 razy po prostu 10, czy otrzymujemy 714 ziaren z takiego na przykład 500, to jest dosyć sporo, dlaczego? Jeśli to przerobimy na mąkę, tutaj mamy na przykład 714, czyli tutaj możemy sobie to pomnożyć razy 2 i mamy powiedzmy 1500 mąki w zaokrągleniu. Więc 1,5 tysiąca mąki wystarcza Ci na 1,5 tysiąca podpłomeków. No 15 tysiąca podpłomeków to jest żywności sporo. Bo jeśli tam liczyliśmy 22, no to przy szybkiej kalkulacji 22 razy 15 tysiąca to 33 tysiące żywności. No to przy wiosce takiej ogromnej, no to tak naprawdę wystarcza ci na 10, no, na 12 powiedzmy dni. Więc nawet jeśli grasz na 3 dni na porę roku, no to masz tak naprawdę na cały rok ci wystarczy. Więc nawet jeśli te pole będziesz mieć jedno mniejsze, to spokojnie wystarczy na utrzymanie z żywności twojej wioski. Ewentualnie jeszcze na jakiś dodatkowy handel, żeby sobie zarobić na tym. Więc jeśli chodzi o żywność, wodę i opał, to powiedzmy, że temat mamy zamknięty. Przejdźmy teraz odnośnie produkcji, bo to jest taki dosyć ważny temat w tabu. Jeśli chodzi o produkcję, nie będziemy ustalać produkcji do kuźni, z tego względu, że no to jest bardzo ciężki temat, bo to wszystko zależy od tego, ile posiadasz na przykład kopalni, bo jeśli będziesz posiadać dużo kopalni, musisz liczyć się z tym, że musisz ustawić na dużą ilość kilofów. U mnie na przykład na jednej kuźni ustawiam na aż 50% prawie. Z tego względu, że tego bardzo dużo musisz mieć, bo jeśli masz kopalnię na przykład, wydobywasz sól, jeśli chodzi o kopalnie, to jest bardzo ważna rzecz. Ileś tak naprawdę z użycia kilofa schodzi na tej zasadzie, że jeśli masz czegoś, co wydobywasz bardzo dużo, czy na przykład jak sól, bo soli się wydobywa w kopalni najwięcej, automatycznie zużywa im się dużo szybciej tak naprawdę kilof. Tutaj masz na przykład coś takiego, taką ikonkę, że pokazuje Ci takie całościowe podsumowanie. To jest dosyć dobre, jeśli na przykład masz kuchnię czy masz bardzo dużo przepisów i żeby sobie gdzieś tego nie szukać, nie scrollować. No to jest bardzo fajne, żeby sobie to przekalkulować, ile czego mu po prostu wydobywa, ile czego schodzi. Jeśli chodzi o wydobywanie, na przykład, czyli powiedzmy o kuźnie, to o kuźni powiemy tylko tak na szybko. Jeśli tutaj w kopalni na przykład on zdobywa 168 rudy, no to musimy to podzielić na sztabki przez połowę, więc tak naprawdę 170 na połowę to już sobie szybko już jakoś wliczeniem mi dzisiaj nie idzie. To jest 85, więc 85 sztabek możemy maksymalnie z tego otrzymać. Ale jeśli chodzi o kuźnie, to jest bardzo słabo ustawiona kalkulacja. Z tego względu, że nawet jeśli mamy tutaj status bardzo wysokiej osoby w kalkulacji, bo jest powiedzmy 18, to jest bardzo duży poziom produkcji, no to tak naprawdę jest 0,38 na 1%, czyli przy 10% jest tylko tak naprawdę powiedzmy 4 sztabki zrobione, więc to jest bardzo mało. Więc na pewno, jeśli będziesz mieć dużo ludzi, dużo osób w wydobywaniu, bo przy wydobywaniu tak naprawdę najszybciej im schodzą te rzeczy, jeśli chodzi o na przykład, nie wiem, kilof, siekierę. Są to bardzo wytrzymałe rzeczy. Kosy na przykład musisz ustawiać jak najmniej. Tak samo musisz ustawiać nożyce jak najmniej, no chyba, że masz bardzo dużą farmę, na przykład owiec, no to wtedy automatycznie nożyce będą trochę szybciej schodzić. Ale jeśli chodzi o narzędzia, musisz się bardzo skupić na kilofie, na siekierze. Ewentualnie żelaznej motyki, to też zależy od rolnictwa. Więc trzymaj sobie jakoś powiedzmy 10-15% na siekery motyki. Bardzo dużo sobie ustaw na kilofy, jeśli posiadasz już na pewno kopalnię. Zostaw sobie po parę procent na przykład na żelaznej, nie wiem, łopacie, kosie, nożycach, nożu, młotku, żeby oni sobie spokojnie mogli też tam wyrabiać jakiś delikatny zapas. Musisz to też sobie zaobserwować, bo ciężko mi jest to po prostu wszystko tutaj dla ciebie przeliczyć. Jedynie co, jeśli chodzi o przetapianie na przykład sztabek, przerabianie na przykład w stodołach, możesz sobie właśnie zobaczyć na tej lokalnej produkcji, jak to wygląda całościowo, czego ile używają żeby to sobie po prostu dostosować. Na rolnictwie będzie to lepiej pokazane, tylko na rolnictwie akurat tym. Tutaj masz po prostu zapotrzebowanie, jeśli chodzi o pszenicę, owiec, żytol. LENT, czyli te podstawowe rzeczy, a tu masz ile oni ci tego produkują. Więc bardzo łatwo jest to sobie przekalkulować. Ja nie będę tego wszystkiego tutaj kalkulował, bo to po prostu nie ma sensu. Na pewno musisz pamiętać, że jeśli chcesz automatyzować całkowicie wioskę, musisz zobaczyć sobie zapotrzebowanie paszy. Jak sobie zobaczyć zapotrzebowanie paszy? Jest to na tej samej zasadzie, a tutaj akurat nie jest to pokazane, widzę. Trochę nie wiem dlaczego. To jest, wydaje mi się strasznie bez sensu. Więc mam nadzieję, że oni to wprowadzą, bo wtedy nie można sobie tak naprawdę 100% tego przekalkulować wszystkiego. Więc paszy musisz po prostu zaobserwować sam. Najlepiej jest zrobić coś takiego, że zrobić sobie pełną liczbę, na przykład nie wiem, 100 paszy i zobaczyć po jednym dniu, ile ci tej paszy po prostu schodzi i po prostu ustawić na 100 dole, tak żeby oni się z tym wyrabiali. Więc jeśli chodzi o pole na przykład owsu czy tam żyto, u mnie to są pola na 132, na 160, ale wydaje mi się, że takie optymalne pole to jest ze 100, na 100. Znaczy no, 100 po prostu nasion. I wydaje mi się, że spokojnie wystarczy na bardzo dużo zwierząt. To też zależy, czy robisz wszystkie zwierzęta, typu kury, gęsi. Tam jest coraz, tam się bardzo szybko nie rozmnażają, więc wydaje mi się, że oni mogą pobierać trochę więcej niż na przykład jak taka świnia. Bo świn też jest znacznie mniej w produkcji. Znaczy no, po prostu w to do dole czy tam w innych tych budynkach tam chlewach, kurnikach i innych takich i wydaje mi się, że to jest taki dosyć dobry pomysł, żeby po prostu to przetestować, tylko wydaje mi się, że na równej produkcji czyli robisz sobie 100 paszy usuwasz sobie automatycznie całkowicie produkcję tej paszy żeby zobaczyć ile oni faktycznie tego tam potrzebują dlaczego to nie jest przeliczone, nie mam pojęcia no, wydaje mi się, że to jest bardzo duży błąd z ich strony ale no niestety każdy popełnia błędy, mam nadzieję, że to coś też automatycznie zmieni. Więc jeśli chodzi, wydaje mi się, że o kuźnie, no to jest chyba tyle. O kuchni już trochę tutaj mówiliśmy, więc jeśli sobie przejdziemy dalej do tych kalkulacji, no tutaj jest to bardzo łatwe, bo tu jest jeden do jednego. Więc jak mówiłem, że przy polu takim 100 wydaje mi się, że oni z tysiąca mąki wyciągną no to wydaje mi się, że takie pole jest wystarczające żeby sobie to zrobić jedynym minusem pod podpomyka jest taki, że musisz mieć półtora tysiąca w technologii produkcji żeby po prostu to produkować a tak musimy jechać niestety na mięsie ale wydaje mi się, że jeśli dasz sobie radę na mięsie więc upoluj sobie jakieś tam żubry, niedźwiedzie wrzuć nawet surowe mięso niech zjedzą surowe i przetrwają <laughs> bardziej się skup po prostu na budynkach produkcyjnych, z na przykład kuźni, szwalni czy tam tawerny więc na takich rzeczach gdzieś, no tawerny, bo wiadomo, akurat na późniejszym etapie gry. Więc przejdźmy do szwalni. Jak tutaj szwalnie najlepiej sobie skalkulować? U mnie akurat w większości już produkują z wełnianej rzeczy, więc takich bardzo wymagających, ale przejdźmy sobie chociażby do takiej tkaniny. No tu jest coś źle odpisane. O, mamy tutaj. Jak tutaj najlepiej sobie to liczyć? Jeśli chodzi na przykład o przerabianie wełnianej znaczy nici do wełnianej znaczy tkaniny. To jest 1 do jednego, więc tu kalkulacja jest bardzo prosta. Jeśli chodzi o produkcję, Łodyga lnu i na przykład 5 sztuk lianej nici raz. Czyli sobie wchodzimy w klepowisko i tutaj mamy coś takiego jak siemielniane. Siemelniane jest na bardzo podobnej zasadzie w ilości produkcyjnej, jak pszenica z tego co zauważyłem, jest to bardzo zbliżone. Nie wiem, czy czasem nawet lnu nie ma troszkę więcej. Przy takim polu powiedzmy 100, no to otrzymujemy powiedzmy z jakieś 500-600 lnu, jeśli to zbierze rolnik, jeśli zbierzemy to samemu, no to będziemy mieć około 1,5 tysiąca. Więc jeśli chodzi o zbieranie lnu, to najlepiej zbierać to samemu, są zajmie Ci to moment, a będzie tego bardzo dużo. Tylko, że mówimy o automatyzacji, to przeliczmy, że to będzie powiedzmy te 600, tak? Więc jeśli przeliczymy sobie 600 razy 2, to mamy 1200. Czyli 1200 łodyg to jest bardzo dużo, bo 1200 łodyg w przeliczeniu to mamy 240 e, nici. No to przy takim polu na 100, no to jest bardzo dużo. Bo tak naprawdę 240 nici to jest 240 lnianej tkaniny. Wracając do lnu, no to tak naprawdę jak mówiłem 240 nici przy sto, polu na 100 produkcji to jest, gdzieś tam przekalkulowałem, co wcześniej było mówione. No to jeśli chodzi o takiego osobę na produkcji, na przykład pewnie będziesz mieć co najmniej 2-3, bo to jest warto ogólnie jak najwięcej tego budować. Wszystko zależy od Twojego zapotrzebowania, ale ja osobiście zawsze tego dużo buduję. No to tutaj osoba, która ma na przykład szósty poziom w produkcji, przeliczeniu na 10%, no to robi tak naprawdę 5 nici, więc jeśli wszystko będziesz ustawiać się dosyć dobrze, jeśli chodzi o kalkulację, czyli 10% względem 10% lianej tkaniny, no to nie będą spokojnie dobrze się wyrabiać. Nawet można tak naprawdę liczyć, że 10%, a tam 1,5% czy 5% więcej, czy jakby o połowę jeszcze więcej, więc tak sobie to kalkuluję, jeśli chodzi lnianą nić, lnianą tkaninę ewentualnie możesz sobie zostawić po 10%. Dlaczego? Bo są rzeczy, które na przykład w wytwarzaniu automatyzacji lnianą koszulę, które się na przykład opłaca robić, jeśli na przykład nie liczymy dodatku skóry, no to na przykład masz coś takiego, że potrzebujesz 3 lniane nici i plus 2 lniane tkaniny. Więc przy kalkulacji 10% tu, 10% tu wychodzi to tak naprawdę dobrze, bo wtedy możesz spokojnie sobie zrobić 11% na koszture i automatycznie czy ten poziom osoby się tutaj zwiększy, zmniejszy. Kalkulacja będzie odpowiednia do tego procenta. Więc możesz też sobie to pomnożyć, na przykład razy 3, bo wtedy masz pamiętaj, że maksymalnie możesz ustawić 100% intensywności pracy, więc to też jest bardzo ważne. Jeśli byś miał bardzo dużo skóry i ewentualnie być dużo polował na przykład na żubry warto sobie do samego handlu dużo zarobisz na produkcji chociażby worka. A jest on bardzo łatwy do zautomatyzowania. Jedynym problemem automatyzacji worka jest to że chatka myśliwska jest po prostu chwilowo do bani i bardzo mu, mało skóry ona zdobywa. Musiałbyś mieć tak naprawdę czy musiałabyś mieć tak naprawdę dwie chatki myśliwskie po cztery osoby. Żeby gdzieś tam z tą produkcję automatycznie wyrobić. Na przykład na jednej czy tam na dwóch szwalniach. Więc to na przykład nie jest do pełni automatyzacji chwilowo na ten moment. Więc musimy się skupić tak naprawdę na tej lnianej koszuli. Jeśli chodzi o erę Jeśli chodzi o erę wełny no to jest bardzo podobna zasada. Tylko tutaj musimy zrobić taką delikatną kalkulację. Czyli wchodzimy sobie w hodowlę zwierząt. Wchodzimy sobie w czarnie. Jak możesz zauważyć u mnie są akurat na tym poziomie cztery owczarnie. Więc bardzo dużo tego jest. I taka owczarnia na 10 poziomie przykładowo produkuje w zaokrągleniu 120 wełny. Wełnę musimy liczyć tak, że musimy dzielić, to jeśli chodzi o nici, to przez 6, nie na przykład przez 5, jak chodzi na łodygę lnu. Więc tutaj musimy dzielić sobie przez 6, więc przy 120 wychodzi na szybko, kalkulacji jest 20. Co tutaj możemy w ogóle zrobić? Najlepiej jest to zrobić włączone nogawice. Tutaj potrzebujemy wełnianą tkaninę plus wełnianą, a czyli lnianą nić i lnianą tkaninę. Tu jest bardzo łatwa kalkulacja, bo tak jak mówiłem, że tam 10%, tam ustawisz 15% i będzie OK. Czyli zróbmy to sobie na szybko, żeby to też było widoczne, bo wydaje mi się, że to będzie wtedy bardziej czytelne. Więc ustawiamy sobie na przykład tutaj tak, tutaj tak. Jak sobie zobaczysz, na no, produkcja jest idealna, tym bardziej, że tutaj potrzebujemy 1 do 1. Możemy sobie jeszcze, żeby to bardziej zautomatyzować. Możemy sobie zrobić taką pełną produkcję tutaj, że ustawimy sobie tak samo tutaj, zobaczmy 10%, a zobaczmy tutaj 5-15%. Jak widzisz, jest tutaj troszkę inaczej, więc tutaj musimy zejść w albo po prostu do takich równych procentów. Ewentualnie możemy sobie podejść, żeby tutaj wyrównać, czyli takie na przykład 11% do 15% jest wydaje mi się idealne. Jeśli chodzi o balans tej produkcji, więc jeśli ustawisz sobie taką produkcję, automatycznie możesz bardzo dużo tych spodni robić. Tutaj mamy 6%. Pamiętaj, że tu jest produkcja 20%, więc musisz zwracać się na to uwagę. I żeby chociaż procentowo tak się wyrabiało, więc żeby dobrze wyrabiać tak naprawdę wełnę w produkcji, musisz ustawić 11% do 15%. Jest to wtedy idealne ustawienie wełny. A jeśli chodzi o produkcję, żeby idealnie do tego dostosować na przykład łączone nogawice, czyli rzecz, którą najbardziej się opłaca tworzyć z wełny plus lnu, jest to automatycznie do zautomatyzowania w 100%, bo nie musimy patrzeć na inne budynki, tylko musimy zwracać uwagę na owczarnię plus na pole. Ale to już też mówiłem w wcześniejszym etapie, więc wydaje mi się, że bardzo łatwo będzie Ci to potem przekalkulować. Tak naprawdę kalkujesz to raz i będzie to bardzo ładnie zrobione. Jeszcze jedną rzeczą ważną, którą nim zrobimy sobie tą pełną kalkulację, podpisuj sobie po prostu nazwami pełnymi nazwami, na przykład możesz pisać 60 do 40, to będziesz wiedzieć procentowo to ile produkuje, więc na to też warto zwrócić uwagę. Jeśli, prze, jeśli mówimy o tych nogawicach, to przejdźmy sobie do tych nogawic. Jak to w pełni zautomatyzować? No, pełno, w pełni automatyzować jest to bardzo ciężko. Dajmy sobie tutaj przykładowo. 49% to mamy 10 tak naprawdę, i pół nogawicy do stworzenia, więc tutaj potrzebujemy tak naprawdę 20 lnianej tkaniny. To jest bardzo dużo, więc tutaj musimy automatycznie zejść na pewno niżej. Tutaj musimy na pewno podbić trochę, i tak samo musimy tutaj to podbić. Nawet jeśli byśmy chcieli to w pełni automatyzować, jest to bardzo ciężko w pełni zautomatyzować, bo tutaj potrzebujemy na 6,5 potrzebujemy tak naprawdę 13 wełnianej tkaniny. A patrząc nawet teraz, jeśli już mamy tu po 20%, jest to bardzo ciężko osiągnąć, więc musimy zejść pewnie do 20%. Tutaj musimy troszkę jeszcze podbić. Więc tutaj mamy przykładowo w takiej kalkulacji o. Tutaj musimy to i tak. To możemy zrobić 10, czyli tak naprawdę gdzieś na tej zasadzie ewentualnie tu troszkę odjąć, tu odjąć i zrobić coś takiego. O, dokładnie, coś takiego. I wtedy mamy w pełni zautomatyzowane tworzenie nogawic, czyli 23% na nogawice, 31% tutaj. Tutaj możemy ewentualnie ciutko odejmować, ale to i tak już wydaje mi się, że lepiej mieć jakiś zapas, tym bardziej jeśli produkujesz już też inne rzeczy. A też są te rzeczy, jeśli silnianą nit i tkaninę potrzebną, to też bardzo będziesz potrzebował do budowy straganów, do budowy jakichś lamp, więc lepiej zawsze sobie robić tego zapas. Tym bardziej, jeśli będziesz mieć dwie czy trzy szwalnie, możesz to sobie jeszcze całkowicie inaczej podzielić. Czy na przykład w jednej będą robić całkowicie tylko wełnę, w drugiej będą robić tylko len, a w trzecie mogą nawet robić same nogawice, czy tam na przykład inne rzeczy, które będziesz potrzebować do handlu, do czegokolwiek. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o szwalnie, no to jest automatyzowane całkowicie. Potem przejdziemy jeszcze do handlu, tylko wejdziemy sobie jeszcze, skończymy ze tawerną. Tutaj jest trochę już więcej zabawy. Jeśli chodzi o tawernę, to jest bardzo dużo rzeczy do produkcji. Najłatwiej jest automatyzować na pewno miód. Dlaczego? Bo do tego potrzebujemy tak naprawdę plaster miodu, woda plus automatycznie butelka na miód. Chodzi o wiadra z wodą. No tutaj potrzebujesz 2 trzy studnie na pewno, żeby jakoś dużą produkcję robić, chyba że masz tylko jedną tawernę, no to dwie studnie wystarczają. Z tego względu, że pamiętaj, że woda jest jeszcze potrzebna do produkcji podpłomeków, czyli do żywności. I automatycznie oni zużywają po prostu wodę jako zapotrzebowanie, mieszkańcy. Więc to też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, żeby się po prostu gdzieś tam nie zamotać. Jeśli na jakimś większym etapie buduj po prostu 2-3 studnie, i to zdecydowanie ci wystarczy. Jedynie zwracaj jeszcze uwagę na zapotrzebowanie, no i ewentualnie ludzie będą ci się też zmieniać. Jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o ludzi do produkcji, ważną rzeczą jest to, żeby dawać do tego mężczyzn. Dlaczego? Nie, to nie chodzi o to, że nie lubię kobiet czy coś. Chodzi o to, że na przykład kobiety zachodzą w ciąże, więc automatycznie produkcja jest bardzo ważna, żeby ją utrzymać na wyższym poziomie. Więc wtedy na przykład te osoby będą w ciąży, więc automatycznie są wykreślone z produkcji. No i albo zostaje ci krok, czyli rekrutacja nowych ludzi i znowu ich levelowanie, i znowu robienie takiej pełnej kalkulacji. Albo po prostu zatrudniaj mężczyzn, a kobiety możesz sobie zatrudniać do rzeczy mniej takich ważnych, czyli na przykład wydobycie, łowiectwo, czy tam na przykład chociażby rolnictwo. Jeśli chodzi o rolnictwo w polu, no to tym bardziej. Jeśli chodzi o rolnictwo w stodole, no to tutaj już też lepiej trzymać osoby na wyższym poziomie, no bo tam stodoła jest chwilowo mało wydajna, jeśli chodzi o kalkulację przez twórców gry. Więc tutaj jest bardzo ciężko to potem utrzymać. I tak samo w osoby hodowlane warto trzymać we owczarni, na przykład mężczyzn. Tak samo w pasiece, a jeśli chodzi o chlew, obora, czy tam stajnia, no to to już jest pół biedy, to już obojętnie kogo sobie tam wrzucisz, to jest taka dodatkowa rada ode mnie dla Ciebie, jest po prostu czysto z doświadczenia. Więc jeśli zobaczymy sobie produkcję miodu, na produkcję modu, tu mamy bardzo fajną też kalkulację, więc to fajnie można sobie przekalkulować. Na produkcję 21 miodu potrzebują 172 plastry. Dużo, niedużo. Tutaj są osoby akurat dwie w tawernie po 10 poziomie, więc tutaj poziom jest 20, czyli maksymalny, jaki możesz otrzymać. Do tawerny nie da się więcej niż dwie osoby wrzucić, więc to też jest fajne, żeby warto pamiętać o kalkulacji. Przykładowo mamy 172 plastry miodu. Jak zdobyć plastry miodu? Bardzo łatwo jest zdobędziesz poprzez pasiekę, <laughs> nasze pszczółki. Czyli jeśli wejdziesz sobie w hodowlę zwierząt i masz pasiekę, masz pszczółki. Teraz akurat jest zima, więc pamiętaj, że w porę roku zimę, chyba to jest jedyna pora roku, otrzymujesz znacznie mniej miodu. Wydaje mi się, że co najmniej o połowę. Więc tutaj przykładowo weźmy, że będzie ze 160 miodu, czy tam 170 nawet by dali radę. Czyli na jedną pełną tawernę na wysokim poziomie potrzebujesz co najmniej jedną pasiekę. To jest bardzo fajne, że to jest bardzo łatwa produkcja do ogarnięcia. Z tego względu, że tutaj nic nie potrzebujesz, potrzebujesz tylko jedną osobę, nic więcej i automatycznie możesz produkować miód. Jedynie na co musisz zwrócić uwagę, no to tam potrzebujesz 21 butelek. Jak zdobyć butelki? Tutaj już jest bardziej kwestia zaawansowana, bo tutaj musimy sobie wejść w wydobycie. Chatka wydobywcza i musimy produkować bardzo dużo gliny. Jeśli chodzi o produkcję gliny, 18 poziom 445. Dużo, niedużo, ale jeśli sobie wejdziemy w produkcję, mamy coś takiego jak piękny budynek, warsztat na początku, mało używany, w późniejszym etapie jest jeden z najważniejszych. Tutaj, na 20 poziomie, czyli na maksymalnym warsztacie, dwójce, co oni tutaj mam, produkują? Używałem aż 761 gliny, bardzo dużo. Dlaczego? U mnie bardzo dużo produkują glinianych butelek, czyli na mikstury, butelka na winę, na miód. Jeśli chodzi o butelkę na miód. Tutaj jest chyba kalkulacja 6, tak samo jak na każdą inną butelkę. Jedynie na fiolkę glinianą jest znacznie mniej, bo to po prostu jest malutkie. Więc tutaj potrzebujemy 6 gliny. Czyli potrzebujemy tak naprawdę robić 22 butelki na pełną produkcję. Jeśli sobie to szybko przekalkulujemy, 22 razy 6 to jest 132. 132 gliny, żeby otrzymać. Jest to bardzo proste do zrobienia, bo jeśli sobie zejdziemy nawet bardzo dużo z produkcji, no, byśmy chyba musieli zejść do 30%, wydaje mi się gdzieś. No, powiedzmy, że 30%. No to tak naprawdę to nie jest dużo, bo 30% gliny na 22 butelki automatycznie masz 100% automatyzowaną produkcję miodu pitnego, który jest dobry w sprzedaży. Jedyną lepszą rzeczą w sprzedaży na pewno jest albo ewentualnie piwo. Tylko że z piwem jest ciężej to automatyzować, bo po pierwsze musimy mieć tak naprawdę takie ładne pole, gdzie tutaj jest to moje pole. Ładne pole tawerny, już tutaj sobie podjedziemy. I będę przy okazji jeszcze mówił, ale widzę, że koń się gdzieś zgubił. Bo jeśli chodzi ogólnie właśnie o wino, czy na przykład o piwo, o takie rzeczy, do tego musisz specjalnie budować sady. Sady ładne najlepiej zbierać samemu, bo mamy oso latającą osobę w wiosce, supermana. Musisz tak naprawdę, to ciężko jest zautomatyzować, bo po pierwsze możesz sobie wziąć umiejętność sadownika, które daje Ci 30% więcej splonów. To jest bardzo fajna umiejętność. Bardzo szybko się to zbiera, ale przy zbieraniu na przykład z takich pnączych mielu otrzymujesz gdzieś 20 chmielu. Do produkcji piwa chyba potrzebujemy, jak dobrze pamiętam, 6, ale to już sprawdzimy, bo to musi być takie w miarę rzetelne, żeby to miało jakiś sens. Tutaj na przykład, nie, tu nawet 10 potrzebujemy. A to jest bardzo dużo, no bo jak otrzymujemy z 20-25 z chmielu, z jednego, no, osadnik pewnie otrzymuje trochę mniej, czyli powiedzmy, że on będzie otrzymywał powiedzmy takie 18, to przy 10 mamy 180, czyli możemy zrobić 18 piwa. Jeśli chodzi o produkcję piwa, już powiedzmy sobie, jeszcze w tawernę, przy 20%, czy przy 20 produkcji, czy takiej maksymalnej produkcji, przy 10%, bo tak jest najłatwiej liczyć, jest 4 piwa, czyli maksymalnie by było 40 piwa na dzień. To jest dużo. Wtedy potrzebujemy 40, 400 chmielu. Bo trzymać 400 chmielu i to zautomatyzować, potrzebujemy przykładowo z jakichś 25 najlepiej drzewek chmielu. To jest bardzo dużo, bo po pierwsze, jeśli chodzi o limit skupowania u osoby, na porę roku chyba można kupić od 10 do 15 drzewek. Więc musisz na pewno wtedy poczekać jakiś rok, żeby zrobić takie 60, więc to jest dużo. 60 to daje ci razy 18. To już robimy szybką kalkulację, to mamy 1080, i wtedy możesz automatycznie zrobić 108 piw. Więc jeśli chodzi o automatyzację tego, wydaje mi się, że lepiej bym w to nie szedł. Jedynie co, zrobiłbym sobie takie pole chmielu, na przykład na 50, to automatycznie masz powiedzmy zaokrąglenia 1000, czyli 100 piwa. A pamiętaj jeszcze o tym, że jeśli chodzi o zbiory na przykład chmielu, czy tam, nie wiem, fiśni, gruszek, nie gruszek, czyli do robienia też win, to nie ma tak, że co porę roku możesz sobie to zbierać, tylko też przeważnie co dwie pory roku. Też właśnie, że na początku długo to rośnie, bo przeważnie rok do dwóch. Rok chyba chmiel, a dwa lata na przykład drzewka. Drzewka tam potem, pamiętam, że rosną na jeszcze większe, automatycznie otrzymujesz tego jeszcze więcej. Więc tutaj jest bardzo ciężko to zautomatyzować. Wydaje mi się, że najlepiej, jeśli chodzi o automatyzację, to po prostu iść w ten miód na początku, a przy większych kalkulacjach iść w soki. Jeśli chodzi o soki, tutaj wiśni na przykład, potrzebujemy 20, tutaj gruszki 10. Soki jest na tej zasadzie i robienie wina, że najpierw musimy zrobić sok, potem musimy zrobić wino. A jeśli chodzi o wino, no to tutaj nie potrzebujemy jakby dodatkowej butelki, tylko po prostu potrzebuję jakby sok jagodowy. Sok jagodowy, czy tam sok wiśniowy jest na tej samej zasadzie co po prostu miód. Ta sama butelka za tą samą cenę, więc automatycznie wychodzi to samo. Jeśli chodzi o produkcję np., wina, to przykładowo 10% przechodzi nam na 4 sztuki, czyli automatycznie wina możemy robić znacznie więcej, bo możemy robić 40. A jest to dużo, tylko musimy pamiętać na to, że tak naprawdę robimy tego wina 2. Dlaczego? Dwa, a nie 4. Bo z tego względu, że musimy jeszcze wytworzyć sok, więc soku musimy wytworzyć, więc też musimy inną kalkulację tego zrobić. Jak to najlepiej przekalkulować? Jeśli chodzi akurat o soki, o, tutaj możemy zrobić soki. No 10% to jest 3 soki. A jeśli chodzi o wino śliwkowe, też ustawmy 10%, żeby to też najlepiej było pokazane. No tutaj musimy zrobić produkcję chyba 15%. O. Najlepiej 14% do 10%, jeśli chodzi o wytwarzanie, więc na to warto zwrócić uwagę. Tak jak mówię, lepiej bym szedł już w jakieś takie właśnie drzewka owocowe niż w miel, bo wydaje mi się, że znacznie więcej tego możemy otrzymać. Bo z drzewka możemy chyba otrzymać od 20 do 30% aż nasionek, więc to jest tak naprawdę, wydaje mi się, że ciut więcej. Poza tym, wino jest dużo droższe, z tego co pamiętam, My, jeśli sobie wejdziemy w. Jeszcze raz w tawernę, soki. Akurat dobra, musimy wejść w technologię, musimy wejść sobie w produkcję, bo tutaj możesz sobie zawsze sprawdzić na receptach, co ile jest warte. Jak wejdziesz sobie w taki sok, tutaj masz statystyki przedmiotu, i tu masz wymagane też składniki. Więc jeśli chodzi na przykład o wino, wino kosztuje 250, a jakiekolwiek piwo mamy 80, 140, 160. No więc wydaje mi się, że to jest znacznie inna kalkulacja. Drzewa jak one wyrosną, to też będą większe, będą więcej je produkować tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że o tawernie to będzie chyba wystarczająco tyle. Żeby to zautomatyzować, to też Ci pokazywałem, jak, jak tutaj musisz sobie przekalkulować po prostu sztukowo. To jest po prostu, jeśli chodzi o sok, no to tu dajesz 10%, jeśli chodzi o wino, dajesz 14% i to będzie zastosowanie dla każdego innego wina, bo jeśli sobie damy nawet, jaki to jeszcze możemy zrobić, sok jabłkowy, przy soku jabłkowym widzę jest trochę inna zasada o, patrzcie, na soku jabłkowym jest inna zasada ale to też jest z tego względu inaczej bo tutaj potrzebujemy mniej składników im więcej składników tym większa będzie kalkulacja wtedy więc tutaj już musimy uderzyć na przykład 8% czyli razy 2 czy tutaj mamy powiedzmy 9% a tutaj mamy 16 więc im mniej składników tym inna kalkulacja więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o tawernę, to jest chyba wystarczająco tyle. Przejdźmy teraz do automatyzacji najlepiej czego. Handlu, to jest bardzo fajna zabawa. <grydy> Z tego względu, że jeśli produkujesz na przykład już nogawicę, czyli coś takiego wysokopoziomowego, otrzymujesz bardzo wysoką kwotę, a potrzebujesz tak naprawdę mało rzeczy do sprzedaży, bo jest 3. A tutaj jest, pamiętaj, dziesiąty poziom, czyli maksymalnie na straganie może być jedna osoba. Mamy bardzo dużo jak z tego co widzimy produkowanych. Więc jeśli to chodzi o automatyzację tego najlepiej jest to automatyzować na trzy sposoby. Najlepszy sposób to są nogawice. Kolejny bardzo dobry sposób to jest sól, bo otrzymujemy, to jest chyba maksymalna w ogóle kwota, którą możemy otrzymać za pełną sprzedaż, bo tak to po prostu przekalkulowali. Tutaj potrzebujemy na przykład 460 soli. Tam potrzebowaliśmy trzech spodni. Zobaczmy jak to w ogóle wychodzi w praktyce. W praktyce to wychodzi tak, że jeśli sobie wejdziesz na kopalnię, na dwie osoby, które tu pracują, mam 20 poziom, możesz tu mieć maksymalnie 60 poziom, bo 6 osób, masz 945 wyrabiają. Dużo. Tam było 460, czyli nawet dwa stragany masz 920. Czyli jedna taka pełna kopalnia może Ci utrzymać 12 straganów z solą. No 12 straganów to jest tak naprawdę 1400 razy 12, więc tak naprawdę oni Ci zarabiają... Ile? 17 prawie tysięcy. Fajnie, nie? Tak naprawdę potrzebujesz tylko kopalnię dwóch ludzi i masz tak naprawdę dwa stragany obstawione. to ja to źle chyba przekalkulowałem. No źle przekalkulowałem. Przepraszam, przepraszam. Więc tak naprawdę jeśli chodzi o dwie osoby na kopalni, to masz dwa stragany, czyli tak pełne zapotrzebowanie. Bardzo łatwe do automatyzacji, tym bardziej jak masz stragany na niższych poziomach, no to oni ci wtedy utrzymują wprost proporcjonalnie do tej wartości. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajne do automatyzacji. Wcześniej mówiliśmy też o produkcji na, przykład na szwalni. Zobaczmy, jak to wygląda. Przypomnijmy to sobie. Na dwie osoby na pełnym levelu produkują oni 5 par spodni. Możli, moglibyśmy to podciągnąć prawie po 6 par, ale powiedzmy, że te 5 par jest wydaje mi się spokojnie wystarczająco. Co my tutaj zyskujemy? 5 par spodni. Tam potrzebowaliśmy na maksymalnym poziomie 3. Czyli tak naprawdę powiedzmy, że jeden taki budynek szwalni utrzymuje Ci w produkcji półtora, tak naprawdę straganu. To jest dużo, bo może być tak, że będziesz potem produkować na przykład więcej tych spodni, bo tutaj możemy trochę zejść przykładowo z tej produkcji, tutaj możemy sobie dać mniej. Tutaj nawet jeszcze mniej możemy sobie dać, bo tutaj jeśli sobie ustawimy jeszcze niżej, jeszcze niżej. Przykładowo możemy podejść wtedy pod 6 par prawie spodni. Zróbmy coś takiego. Tu mamy 28. Tutaj potrzebujemy troszkę więcej, bo tu musimy mieć 12. Tak samo tu musimy mieć 12, więc tutaj możemy jeszcze zejść z tego. I teraz mamy taką idealną podhandel szwalnię. Możesz sobie to też wykorzystać, jeśli oczywiście te wszystkie składniki się gdzieś tam wyrabiają. Czyli automatycznie utrzymujemy z jednej szwalni, utrzymujemy dwa stragany na wysokim poziomie, więc też to jest bardzo fajny zarobek. Więc wydaje mi się, że spokojnie możesz sobie wykorzystać te kalkulacje dla siebie, bo specjalnie dla ciebie to robię. <laughs> Więc to jest też bardzo fajne. Jeśli chodzi o trzeci sposób, najlepiej zautomatyzować na początku miód. Dlaczego? Bo to masz pewne, to masz, non-stop ci dostarczają, No stop można to produkować, jest to bardzo proste w produkcji. I przykładowo 21 miodu. A jeśli chodzi o 21 miodu, weźmy sobie stragan z żywnością. Ile ci nasi drodzy sprzedają tego miodu? Już sobie ustawimy na 100% miodu, żeby to miało taki pełny sens i żeby to było najlepiej przedstawione. Wydaje mi się, że będzie bardzo podobna zasada. O, mogłem się troszkę przeliczyć. No, tutaj mamy tak naprawdę 14,5 butelki miodu, czyli robią tak samo na zasadzie 1,5 maksymalnie. Więc taki stragan możesz spokojnie utrzymać jednej tawerny na półtora straganu, więc przy dwóch tawernach automatycznie trzy stragany. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna kalkulacja, jedna z takich najciekawszych kalkulacji. Jak zauważysz, u mnie automatycznie oni zbierają z tych pól i automatycznie sami to robią i jak widzisz jest mnóstwo zapasów wszystkich rzeczy. Jeśli chodzi o pola, tam jest jeszcze więcej zapasów, bo tam chyba pszenicy na 13 tysięcy jest, więc to jest bardzo fajna opcja do sprzedaży. Jedynie jeszcze fajną opcją do sprzedaży, taką na niskich poziomach, a jeśli byś tego bardzo dużo produkował, a pokazywałem, że można tego dużo produkować, jest to sprzedaż tak naprawdę chleba. Tylko, że chleba sprzedajesz przykładowo 300, więc do tego byś musiał tak naprawdę posiadać powiedzmy dwie tak naprawdę kuchnie, żeby się gdzieś z tym wyrabiać. Ale na niższym poziomie to jest też bardzo fajny sposób, bo na niższym poziomie, jako taką, no, nie ma za ciekawych sposobów. Możemy też iść w stronę mięsa. Jak widzisz, że 1% już jest 7 mięsa, 10% 70 mięsa, 100% 700 mięsa, no w stanie nie jesteś tego sam nawet zautomatyzować. Więc wydaje mi się, że to też jest fajna opcja automatyzowania. Więc tak naprawdę jeśli chodzi o handel, są trzy takie trzy najlepsze rzeczy do automatyzacji. Jeszcze jest czwarta taka rzecz, ale to jest bardzo trudno ogarnąć. Bo jest to tak naprawdę stragan z ziołami, czyli sprzedawanie przykładowo mikstur. Miksturę to jest bardzo skomplikowany temat. My się sobie wejdziemy na mikstury. Tak na szybko tylko pokażę dla ciekawych. Wydobycie, bo tutaj akurat to jest. Nie wiem dlaczego chatka w tym jest, no ale dobra. Mikstura możliwości jest bardzo fajna w produkcji, tylko to jest na wysokim poziomie i to też pobiera nam miód. Potrzebujemy na przykład muchomor czerwony, miód pitny, kielec i mierlecza i wełnianka. Ewentualnie jest taka mikstura jak temperatury. Tylko tutaj polegamy też bardzo na, tak naprawdę, chmielu. Eee, gdzie ta mikstura? Gdzieś mi tutaj ta A, tu jest mikstura temperatury. Potrzebujemy 5 chmielu. Jeśli chodzi o wartość sprzedaży, słabo, ale bardzo szybko leveluje nam na przykład przetrwanie, więc to jest taki dla was bonusik. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o handel, o automatyzację, tak naprawdę, zapotrzebowania, rolnictwa, produkcji, wydaje mi się, że to jest bardzo dużo informacji. Może nie wszystkie będą idealne, no z tym jestem akurat, się zgodzę. No, bo po pierwsze ten poradnik jest długi, jest bardzo dużo tych informacji. Połowę osób może już zniechęcić początek, bo na przykład poczekowały czegoś innego. Ja postaram się też trochę rozpisać to, na przykład, że tutaj będzie automatyzacja tego, tego tamtego, więc wydaje mi się, że to będzie dosyć ciekawe. Dzięki za oglądanie. Jeśli Ci się podobało, zostaw komentarz, zostaw też jakąś swoją opinię odnośnie tego. Może też masz jakiś ciekawy sposób na niektóre rzeczy, komuś może się to przydać. Pamiętaj, że to jest poradnik, więc to się, to jest specjalnie robione dla osób, żeby komuś to pomogło, przydało się. No i też można sobie podpatrzeć niektóre sposoby. Więc dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!